Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i dzisiaj będę mówić o sprawie, która jak sami zauważycie od początku brzmi jak niesamowity scenariusz filmu i ostatecznie stała się nawet inspiracją do powstania jednej produkcji. Kilka miesięcy temu mówiłam już w odcinku z tej serii o zbliżonym pod wieloma względami przypadku, czyli o sprawie 8-letniej Jennifer Schuette, która przeżyła mrożące krew w żyłach porwanie. I dziewczyna, o której będę dzisiaj mówić, czyli Lisa McVeigh, również przeszła przez piekło, które dla wielu osób jest po prostu niewyobrażalne. Zanim jednak przejdę do przedstawienia historii dzisiejszego odcinka, chciałabym powiedzieć kilka słów na temat sponsora tego filmu, czyli Letty Shops. Jest to serwis cashback, o którym wspominałam już kilka miesięcy temu. Działanie serwisu jest bardzo proste. Za zakupy ze sklepów współpracujących z nim dostaje się zwrot określonego procenta od zakupów w postaci pieniędzy bezpośrednio na konto bankowe, a nie jak w przypadku innych podobnych usług, na przykład bonu. Rejestracja zajmuje dosłownie kilka minut, a następnie, żeby dokonać zakupów, wystarczy zalogować się na konto i z listy ponad 2800 sklepów wybrać ten, który nas interesuje. Warto sprawdzać, które z nich akurat oferują wyjątkowe promocje. Możliwe jest także ściągnięcie wtyczki na przeglądarkę, która przypomina o aktywacji cashbacku po wejściu na stronę sklepu. Warto wspomnieć, że na liście sklepów współpracujących z Letty Shops znajduje się m.in. Allegro oraz wiele internetowych księgarni. W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia można pomyśleć o zaoszczędzeniu przy okazji zakupów prezentów. Jeśli jesteście zainteresowani poznaniem szczegółów, to w opisie znajdziecie link do Letty Shops, dokładnych informacji na temat działania serwisu i instrukcji, jak pobrać wtyczkę. Jak zawsze bardzo dziękuję Wam za cierpliwość i przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. W 1984 roku Lisa McVeigh Noland miała 17 lat i mieszkała w mieście Tampa w hrabstwie Hillsborough na zachodnim wybrzeżu Florydy w Stanach Zjednoczonych. Dzieciństwo dziewczyny było dalekie od idealnego. Była wychowywana przez samotną matkę, która zmagała się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Lisa kilkukrotnie była odbierana swojej biologicznej rodzinie i trafiała do rodzin zastępczych. Gdy miała 14 lat, na stałe została umieszczona pod opieką swojej babci. Niestety, tylko z pozoru wydawało się, że w końcu znalazła swoje bezpieczne miejsce na ziemi. Babcia spotykała się wtedy z mężczyzną, który z biegiem czasu zaczął wykazywać coraz większe zainteresowanie Lisą. I niestety nie była to uwaga bezinteresowna, tylko taka, jakiej obawia się każda kobieta. Koszmar nastolatki miał trwać przez kolejne 3 lata i w tym czasie mężczyzna molestował ją i znęcał się nad nią psychicznie. Babcia i jej partner pełnili funkcję prawnych opiekunów i przedstawiali się jako rodzice Lisy. W 1984 roku nastolatka dostała pracę w cukierni z pączkami Krispy Kreme. Zwykle przychodziła na popołudniowe i nocne zmiany, żeby pogodzić jakoś pracę z innymi obowiązkami. Za każdym razem do i z pracy jeździła na rowerze. Na szczęście mieszkała blisko i ta droga zajmowała jej zaledwie 8 minut. Bardzo często zdarzało się, że gdy wychodziła, było już późno i ciemno, ale i tak nie spodziewała się, że któregoś dnia może stać się coś złego. Niestety, taki dzień miał wkrótce nastąpić. Zaczął się zupełnie normalnie, ale miał zmienić jej życie na zawsze. Była to sobota 3 listopada 1984 roku. Po skończonej zmianie przyjaciółka zaproponowała Lisie, że może podwieźć ją do domu samochodem. Dziewczyna jednak odmówiła, ponieważ chciała mieć ten czas dla siebie, żeby móc pomyśleć. Wsiadła na rower i zaczęła kierować się w stronę domu. W pewnym momencie coś gwałtownie ją zatrzymało. Okazało się, że był to postawny mężczyzna, który zrzucił ją z roweru. Zaczął wtedy grozić bronią, po czym wciągnął do samochodu. Po głowie krążyły jej tysiące myśli. Wszystko działo się tak szybko, że z trudem przyswajała, co dzieje się dookoła. Szok w pierwszej chwili nie pozwolił jej nawet krzyczeć czy zaprotestować. Gdy znalazła się w pojeździe, poczuła się zupełnie bezsilna. Wiedziała, że jedyne co może robić, to modlić się. I tak właśnie spędziła kolejne minuty. Prosiła Boga, żeby nie pozwolił mężczyźnie jej zabić. Nigdy wcześniej nie spotkała nieznajomego. Wyglądał bardzo przeciętnie i niczym nie wyróżniałby się z tłumu.
Wiedziała, że musi zapamiętać jak najwięcej szczegółów, jego twarz, głos i ubiór. Nie miała na to jednak dużo czasu, ponieważ wkrótce mężczyzna zawiązał jej oczy i związał ręce i nogi. Nawet w tak traumatycznej i przytłaczającej sytuacji dziewczyna zachowała zimną krew i wykazała się ogromnym sprytem. Gdy zawiązywał jej oczy, ścisnęła mięśnie twarzy, tak, że gdy później je rozluźniła, opaska nie była tak przylegająca i nadal mogła patrzeć dołem. Ponadto podczas jazdy na tylnym siedzeniu specjalnie zostawiła swój tampon, który trzymała w kieszeni, ponieważ wiedziała, że dzięki niemu, jeśli auto będzie później przeszukiwane, to uda się powiązać porywacza ze sprawą. Po około 20 minutach samochód zatrzymał się. Nastolatka wiedziała, że najprawdopodobniej jej koszmar dopiero się zaczyna. I rzeczywiście, przez kolejne ponad 24 godziny napastnik znęcał się nad nią i wielokrotnie gwałcił. Gdy czyta się relacje z tego, co ją spotkało, to naprawdę przyprawia o dreszcze, a nawet łzy. Tak jak wcześniej wspomniałam, dla Lisy to nie był pierwszy raz w życiu, kiedy doświadczyła przemocy seksualnej. I choć w takim przypadku nie można mówić o żadnych pozytywach, to doświadczenia z przeszłości nauczyły ją, w jaki sposób może rozmawiać z oprawcą. Wyczuła w nim słabość, to, że nie jest zupełnie zimny i wyzuty z emocji i postanowiła zorganizować podstęp. Wymagało to od niej ogromnej odwagi, ale podjęła próbę zmanipulowania porywacza. Zaczęła z nim rozmawiać. Powiedziała, że wie, że okoliczności, w których przyszło im się spotkać, są niefortunne i dalekie od romantyzmu, ale że widzi w nim potencjał, coś, czego inni nie dostrzegają i jeśli jej pozwoli, to chciałaby spróbować być jego dziewczyną. Jak sama określiła, mówiła do niego tonem i w sposób, jaki normalnie zwraca się do dziecka, na przykład 4-latka. Powiedziała, że chce się nim zaopiekować i że nikt inny nie musi wiedzieć o ich relacji. Widać było, że stopniowo, krok po kroku udaje jej się dotrzeć do mężczyzny i że staje się on wobec niej coraz mniej agresywny. W tym czasie Lisa wiedziała także, że nie może zapomnieć żadnego szczegółu, który udało jej się zapamiętać. Wiedziała, że samochód porywacza jest bordowy i że miał plakietkę z napisem Magnum, a w środku znajdował się bardzo charakterystyczny, puchaty, czerwony dywan. Gdy mężczyzna prowadził ją do mieszkania, liczyła kroki i stopnie, które pokonywali, a gdy znalazła się w środku, próbowała zostawić swoje odciski palców, gdzie tylko mogła. Najwięcej z nich w łazience, ponieważ to właśnie tam mogła być sama. Próbowała także dotrzeć do mało dostępnych miejsc, ponieważ obawiała się, że mężczyzna może wyczyścić wszystkie powierzchnie, które są widoczne. Wiedziała, że musi to wszystko zrobić, ponieważ uwielbiała oglądać programy i filmy kryminalne i wiedziała, jakim sposobem sprawy najczęściej są rozwiązywane. Po pewnym czasie oprawca położył jej dłonie na swojej twarzy i miała wtedy okazję wyczuć charakterystyczne cechy. Miał on chropowatą teksturę skóry, na policzkach i czole miał głębokie blizny po trądziku lub ospie wiecznej. Miał krótkie włosy, był gładko ogolony, chociaż miał niewielki wąsik, miał także małe uszy i był przysadzisty, ale nie miał nadwagi. Przez kolejne godziny powtarzała te cechy. Chciała zapamiętać każdy najmniejszy szczegół, ponieważ wierzyła, że uda jej się kiedyś przedstawić je policji i pomóc w schwytaniu sprawcy. Tymczasem następnego dnia rano bliscy zorientowali się, że Lisa nie wróciła do domu na noc z pracy. W jej przypadku to nie było typowe. Nigdy nie zdarzało jej się tak po prostu znikać bez słowa. Zwłaszcza, że była bardzo zapracowana i sen był dla niej kluczowy. Po skontaktowaniu się z jej przyjaciółkami i współpracownicami okazało się, że one również nie wiedzą, co mogło się stać. Wtedy babcia postanowiła przeszukać tę trasę, którą zwykle wnuczka pokonywała z pracy do domu. I tam znalazła jej porzucony rower i rzeczy osobiste, w tym torebkę i pudełko z pączkami, które Lisa tego wieczora wzięła z pracy. To jedynie potwierdziło najgorsze przeczucia, że dziewczyna najprawdopodobniej została porwana i bez wątpienia groziło jej ogromne niebezpieczeństwo. W tym czasie Lisa nadal pracowała nad zmanipulowaniem swojego oprawcy. Postanowiła opowiedzieć mu zupełnie zmyśloną, łzawą historyjkę o tym, że jej ojciec jest poważnie chory i że to ona jest jego jedynym opiekunem.
Sprawiała wrażenie, że naprawdę otworzyła się przed swoim porywaczem i że jej intencje wobec niego są szczere. Trudno nawet wyobrazić sobie, jak ciężko musiało być jej mówić ze spokojem i czułością do mężczyzny, który ją przetrzymywał i wielokrotnie zgwałcił. Ale jednak jej wysiłki i determinacja zaczęły się opłacać. Widać było, że plany mężczyzny powoli się zmieniały. Początkowo bez wątpienia miał zamiar odebrać jej życie, ale teraz nie wiedział już, czy będzie w stanie to zrobić. Po około 26 godzinach Lisa ponownie została zabrana do samochodu. Nie miała pojęcia, co mężczyzna planuje, ale cała sytuacja była bardzo stresująca. Los dziewczyny był całkowicie w rękach szaleńca. Mógł zabrać ją do lasu lub w inne odludne miejsce i tam zabić. Miała jednak ogromne szczęście. Gdy dojechali na skrzyżowanie ulic Hillborough i Rome Avenue, mężczyzna otworzył drzwi samochodu i pozwolił jej wysiąść. Na koniec powiedział jeszcze, że przeprasza za to, co jej zrobił, po czym odjechał. Do tego momentu Lisa cały czas miała zawiązane oczy i był to pierwszy raz od porwania, kiedy znalazła się na zewnątrz, mogła zobaczyć świat i poczuć, jak to jest być wolna. Przypomina sobie, że pierwsze, co zobaczyła po zdjęciu opaski, to było drzewo. Wielki dom z rozłożystymi gałęziami i w tamtym momencie wydawało jej się, że to najpiękniejsze, co w życiu widziała. Miejsce, w którym się znajdowała, było niedaleko ulicy, na której została porwana, na której 3 listopada po prostu znalazła się w nieodpowiednim momencie. Było to także niedaleko jej domu. Dom znajdował się około 1,5 kilometra stamtąd i jak najszybciej zaczęła iść w jego stronę. Obawiała się, że porywacz może po nią wrócić. Była 4 rano, 5 listopada, kiedy niespodziewanie pojawiła się w domu babci. Cała historia oczywiście jest niewyobrażalnie tragiczna, ale to, co spotkało ją po powrocie, było dalekie od opieki i zrozumienia, jakiego można było się spodziewać. Gdy dziewczyna opowiedziała konkubentowi babci o tym, co ją spotkało, ten, zamiast natychmiast zabrać ją na posterunek, zaczął ją bić. Dopiero po dłuższym czasie, gdy został powstrzymany przez partnerkę, postanowili zadzwonić na policję. Można podejrzewać, że para nie uwierzyła w słowa dziewczyny, że uznali, że po prostu uciekła z domu, a później, gdy pożałowała swojej decyzji i chciała wrócić, wymyśliła taką niewiarygodną historyjkę na usprawiedliwienie swojej nieobecności. Uznali, że gdy powiadomią policję, dziewczyna wycofa się, bojąc się konsekwencji kłamstw. Ale tak nie było. Wkrótce tę bardzo tragiczną i prawdziwą historię miało poznać biuro szeryfa Hillsborough County. W tej sprawie jest jeszcze jeden tragiczny i niespodziewany zwrot akcji. Koszmar, który Lisa przeżywała w domu przez 3 lata przed swoim porwaniem, nie pozostał bez wpływu na jej zdrowie psychiczne. Praca, którą podjęła, była swego rodzaju odskocznią od codzienności. Zawsze, gdy tam była, mogła przez chwilę nie myśleć o tym, co spotykało ją z rąk partnera babci. Dziewczyna czuła się uwięziona, że nie ma wyjścia, że nie ma dookoła nikogo, komu mogłaby powiedzieć i uzyskać pomoc. Dlatego właśnie 17-latka postanowiła odebrać sobie życie. Planowała zrobić to właśnie 3 listopada 1984 roku, po powrocie z pracy. Zawczasu napisała nawet list pożegnalny i to porwanie zupełnie pokrzyżowało jej plany. Oczywiście nie można mówić o żadnym pozytywnym aspekcie tego, co się stało. Jednak rzeczywiście, gdy leżała już uwięziona w samochodzie porywacza, to poczuła, że tak naprawdę nie chce umierać i jak bardzo dużą wolę życia nadal ma w sobie. Podczas rozmowy z policją dała z siebie wszystko, żeby jak najdokładniej opisać mężczyznę, który ją skrzywdził. Nie miała okazji dokładnie mu się przyjrzeć, ale podała wszystkie te szczegóły jego wyglądu, które wyczuła dotykając twarzy oraz to, że zapamiętała, że był leworęczny. Z opisu samochodu wynikało, że muszą szukać bordowego Dodge Magnum. Wraz z rozwojem śledztwa policja zaczęła mieć coraz większe podejrzenia, że mają do czynienia z seryjnym mordercą. Okoliczności sprawy Lisy, nie licząc niespodziewanego uwolnienia, były bardzo zbliżone do kilku przypadków zabójstw młodych kobiet w tej okolicy. Sama 17-latka również miała mocne przeczucie, że za tymi wszystkimi zbrodniami stoi jedna i ta sama osoba.
Przypomniała sobie, że porywacz wspomniał, że krzywdził inne kobiety, ponieważ kiedyś jedna złamała mu serce. Między 27 marca a 12 listopada 1984 roku w okolicy Tampa na Florydzie doszło do kilku bardzo podobnych zaginięć. Pierwsza była pracująca jako prostytutka Artie Sweek, która zniknęła, a później jej ciało zostało znalezione i przyczyną zgonu okazało się uduszenie. Do następnego incydentu doszło niecałe 2 miesiące później. Tym razem ofiarą była Nguyen T. Long. W odstępach zaledwie kilku tygodni znaleziono jeszcze 8 innych zamordowanych kobiet. Były to Michelle Sims, Elizabeth Laudenbach, Vicki Elliott, Chanel Williams, Kimberly Hobbs, Karen Dean's Friend, Virginia Johnson oraz Kim Swan. Ostatnie dwie zginęły już po tym, jak Lisa została porwana i udało jej się uwolnić. Wszystkie dziewczyny miały między 18 a 28 lat i zostały uduszone, choć część z nich miała także rany kłute oraz po postrzale. To, co oprócz okoliczności łączyło te przypadki, to czerwone włókna. Pasowało to do zeznań Lisy, która przypomniała sobie, że w samochodzie porywacza znajdował się włochaty dywanik. Opracowany został profil psychologiczny sprawcy. Zbrodni dokonywał z zemsty i rozgoryczenia, jakie czuł po swoich wcześniejszych doświadczeniach z kobietami. Ofiary wybierał zupełnie przypadkowo, po prostu zgarniał je z ulicy. Najprawdopodobniej miał wysokie mniemanie o sobie, ale także potrzebował ciągłej zewnętrznej afirmacji i poczucia akceptacji. Bardzo często wieczory i noce spędzał jeżdżąc po mieście samochodem i nie miał stałej pracy. Policja stworzyła listę wszystkich właścicieli samochodów typu Dodge Magnum mieszkających w okolicy. Lista miała w sumie 3 strony i zawierała setki nazwisk, ale później została ona zawężona do tych osób, które 3 listopada późnym wieczorem korzystały z bankomatów, ponieważ był to kolejny element, który przypomniała sobie Lisa. Jedną z osób, które pozostały na liście, był Bobby Joe Long, pochodzący z Virginii Zachodniej 31-latek. Mężczyzna jeździł dokładnie takim autem, jaki opisała Lisa i był na liście zarejestrowanych przestępców seksualnych. Przyjrzano się jego przeszłości i okazało się, że w dzieciństwie miał kilka wypadków. W wieku 4 lat prawie utonął. Kilka lat później doznał poważnego urazu głowy, gdy spadł z huśtawki, a w ciągu kolejnych lat uczestniczył w kilku wypadkach samochodowych. Miał także dodatkowy żeński chromosom X. Skutkowało to tym, że w okresie dojrzewania urosły mu piersi i stał się celem prześladowań ze strony rówieśników. Jak często bywa w przypadku psychopatów i późniejszych seryjnych morderców, w przeszłości Bobiego można znaleźć przypadki znęcania się nad zwierzętami, a nawet to, że w wieku 14 lat zastrzelił swojego rodzinnego psa. W późniejszym życiu, po udziale w kolejnych wypadkach, w których doznał urazów głowy, jego osobowość zupełnie się zmieniła. Stał się agresywny i niewyżyty. W tym czasie był żonaty i jego żona zauważyła, że Bobby ma niepokojąco wysoki popęd seksualny. W końcu skutkowało to tym, że dokonał kilku gwałtów i w tym czasie on i żona rozwiedli się. Co ciekawe, Bobby Long był kuzynem innego amerykańskiego seryjnego mordercy, Henry'ego Lee Lucasa, który przyznał się do popełnienia około 600 morderstw między 1975 a 1983 rokiem. Gdy Lisa McVeigh wskazała Bobby'ego Longa jako prawdopodobnego sprawcę swojego porwania, uzyskano nakaz przeszukania jego mieszkania. I tam śledczy znaleźli wszystkie te ślady, łącznie z odciskami palców, które 17-latka specjalnie zostawiła. 16 listopada 1984 roku mężczyzna został aresztowany pod zarzutem 9 morderstw i 1 usiłowania zabójstwa. A trzeba pamiętać, że były to tylko odnalezione osoby. Możliwe, że ofiar było znacznie więcej. Po tym, gdy sprawa trafiła do mediów, zgłosiły się jeszcze 2 kobiety twierdzące, że również padły ofiarą tej samej osoby. Jedna z nich powiedziała, że Bobby Long spowodował specjalnie wypadek samochodowy, żeby ją zatrzymać, ale na szczęście udało jej się uciec.
Druga powiedziała, że padła ofiarą oszustwa. Long odpowiedział na ogłoszenie, w którym oferowała meble na sprzedaż, przyszedł do jej mieszkania je obejrzeć i tam ją zgwałcił. Po długich przesłuchaniach mężczyzna przyznał się do winy i powiedział również, że sądzi, że w sumie dokonał około 50 gwałtów na terenie kilku stanów. Ostatecznie stanął przed sądem i został uznany winnym popełnienia wszystkich zarzucanych czynów i otrzymał wyrok śmierci. Na jego wykonanie musiał czekać do 23 maja 2019 roku do godziny 18:55. Na ostatni posiłek zażyczył sobie pieczoną wołowinę, bekon, frytki i napój gazowany. Został stracony poprzez zastrzyk śmierci w więzieniu stanowym w Rayford na Florydzie. Przed wykonaniem wyroku nie wydał żadnego oświadczenia i nie chciał, żeby jego ostatnie słowa zostały zapisane. W dniu egzekucji nikt go nie odwiedził. Historia Lisy skończyła się bardzo dobrze. Dziewczyna trafiła do lepszego domu i miała okazję poradzić sobie z traumami wynikającymi z tego, co spotkało ją w dzieciństwie oraz z rąk Bobiego Longa. Podkreśliła, że najtrudniejsze było dla niej pogodzenie się z faktem, że jej udało się przeżyć, ale tak wiele innych kobiet nie miało takiego szczęścia. 10 lat po swoim cudownym uratowaniu Lisa została zastępcą szeryfa w tym samym departamencie, który pomógł jej, gdy uciekła od swojego oprawcy. Teraz pracuje także z dziećmi i podkreśla, że najważniejsze dla niej jest, żeby jak najszybciej zobaczyć znaki, że jakieś dziecko może przeżywać koszmar w domu albo może spotyka go taka sama przemoc, jakiej ona doświadczała w młodości. Podkreśliła również, że nie czuje się jak ofiara, tylko jak ocalała i że jest wojownikiem. Na podstawie jej niesamowitej historii powstał film pod tytułem Believe Me, The Abduction of Lisa McVeigh, czyli Uwierzcie Mi, Porwanie Lisy McVeigh. Ukazał się na kanałach Lifetime oraz Showcase w 2018 roku. I to jest już koniec tej sprawy. Jeśli macie jakieś przemyślenia na jej temat lub słyszeliście coś jeszcze, o czym dzisiaj nie powiedziałam, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Zdecydowanie jest to bardziej mocny i drastyczny temat niż te, o których zwykle w ciągu ostatnich miesięcy mówiłam w odcinkach z tej serii. Na koniec jeszcze raz zachęcam do zapoznania się z informacjami na temat sponsora dzisiejszego filmu, czyli Letty Shops. Wszystko znajdziecie w linkach w opisie. Jeśli macie propozycje o jakichś innych sprawach, mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, to także napiszcie je w komentarzach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!